Mogłoby się wydawać, że w erze komputerów i konsoli wideo zwykłe planszówki odejdą w zapomnienie. Nic bardziej mylnego. Pani Joanna wraz ze swoim synem Dawidem przyszła na festiwal tradycyjnych gier planszowych. To ze względu właśnie na dzieci, żeby je odciągnąć od komputera, zaczęliśmy grać najpierw prostsze gry planszowe, no i dotarliśmy aż do takich. I nie jest problemem nauczenie jego, ma 10 lat, nawet trudnych gier takich jak Magia i Miecz, którą mamy i grywamy. Jak przyznał pan Łukasz, chodzi też o interakcję nie z komputerowym przeciwnikiem, a żywym, któremu można spojrzeć w oczy. Kwestia realności odgrywa tutaj ogromne znaczenie. Przecież są bardzo fajnie wykonane, co też sprawia jakąś tam radość. Jest dużo pracy w niej włożone. Jest całkiem inna mechanika gry. Można bardzo fajnie przeżyć daną grę kilka razy. Warcaby, szachy, Chińczyk czy Monopoly. Takich gier z pewnością podczas festiwalu nie doświadczymy. Są tutaj wyłącznie takie, które dopiero niedawno pojawiły się na rynku i są prezentowane przez wydawców. Pokazują przede wszystkim najnowsze gry planszowe, te, które albo dopiero co wydali, albo wręcz planują dopiero ich wydanie i testują na naszych uczestnikach, czy aby na pewno wszystko dobrze w tej grze funkcjonuje. Natomiast w naszej wypożyczalni udostępniamy całą bibliotekę stowarzyszenia i tam można pokazać już takie uznane hity planszówkowe, które od dawna się utrzymują na rynku. Festiwal trwa 2 dni, więc ci, którzy przegapili planszówki w sobotę, mają szansę nadrobić zaległości w niedzielę. Wtedy też rozegrane zostaną 4 turnieje, w których każdy będzie mógł wziąć udział. Będziemy mieć turniej w grze King Domino. Jest to taka trochę obrazkowa wersja Domina, no, znacznie lepsza, znacznie ciekawsza, znacznie bardziej skomplikowana, ale nie na tyle, żeby początkujący nie dali sobie z tym rady. Mamy turniej w grę Set, która jest świetną grą dla osób spostrzegawczych albo takich, które chcą ćwiczyć spostrzegawczość. Organizuje to koło naukowe matematyki Politechniki Wrocławskiej, studenci, którzy chętnie z nami współpracują. Będziemy mieć turniej w bardzo dowcipną nowość, eksplodujące kotki. Nie wiem, jak będzie wyglądało, ale może być wesoło. Oraz turniej w karcianą grę Wizard. Na zwycięzców czekają oczywiście gry planszowe. Szczegółowy program 17. edycji festiwalu na stronie internetowej gratislavia.pl. Dla Echo24 Rafał Stefaniak.